Witam serdecznie, Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. Jesteśmy po meczu Unia Nowa Sarzyna Sokół Kamień, kolejka 34 klasy okręgowej okręgu Stalowa Wola, a moim gościem jest zawodnik drużyny gospodarzy Eryk Sarzyński. Dzień dobry. No niestety mecz przegrywacie 1-2. Mecz bardzo ważny dla Was, bo ten mecz mógł spowodować, że dogonilibyście lidera, czyli Sokół Kamień. Jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz? No myślę, że przede wszystkim gra błędów, bo jednak dwa takie, wydaje się, błędy w defensywie poważne zadecydowały o tym, że straciliśmy bramki. Kiedy wydawało się, że na początku meczu Kamień nie jest groźny, tak nasza chyba pośpiech w budowaniu akcji, no gdzieś aut wyrzucony niedokładnie, później wybicie, strzał, rykoszet, no i mamy 1-0, przegrywamy, a wiadomo, jak się goni wynik w meczu o takiej stawce. Sokół się gdzieś cofnął, cały czas bronił dobrze, nie dochodziliśmy do klarownych sytuacji, gdzieś tam tylko jedna była. No, druga połowa zaczęła się dla nas fantastycznie, no strzelamy na 1-1, widać, że podłapaliśmy dobry rytm. Zawodnicy Sokoła mocno cofnięci do defensywy, atakujemy, jedna sytuacja i znowu na raz idziemy praktycznie dwa razy w naszym polu karnym, no i do pustaka tak zwanego daje Karolowi, no Karol kończy, jest 2-1 i po meczu się robi w 80 minucie. No, taka jest piłka, mieliśmy też swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy, Kamień miał dwie, wykorzystał. No i jak podsumować ten mecz? No po prostu przegrywamy chyba walkę już o awans, tak? No nie poddajemy się, oczywiście będziemy w każdym meczu grali dalej o 3 punkty, no ale jednak zbyt dużo do odrobienia, jak widzimy, Kamień nie traci punktów, jest bezbłędny na razie w tej rundzie i nie zanosi się na to, żeby się coś zmieniło. No właśnie, ten mecz był trochę decydujący, bo teraz 6 punktów straty. No też Sokół Kamień dużo strzela, ale jeszcze wróćmy do meczu. No, w przerwie chyba rozmowy z trenerem, czy to między Wami, poskutkowały, bo od początku drugiej połowy zaatakowaliście pewniej, no i ta zdobyta bramka, wydawało się, że macie wtedy mecz pod kontrolą. No zdecydowanie wyszliśmy na drugą połowę i zaczęliśmy grać w piłkę, próbowaliśmy budować tę akcję środkiem, no i gdzieś to przynosiło efekt, tak jak Krystian szedł do środka, minął dwóch graczy, uderzył i mamy bramkę, nie próbowaliśmy wydawać się w jakieś kopanie długich piłek czy coś w tym stylu, tylko próbowaliśmy skonstruować jakieś akcje środkiem pola i to przynosiło efekt, no mamy ku temu zawodników, jednak gdzieś dzisiaj coś w defensywie nie zagrało, no i o to chyba zaważyło przede wszystkim. W takim meczu to, jak to się mówi, jedna wykorzystana szansa może wygrać mecz. No Ty też próbowałeś ze stałych fragmentów, ale no nic dzisiaj nie chciało wpaść. Zdarzają się takie mecze, że no nie zawsze, gdzieś cały czas ustawili zawodnika jednego przy mnie, gdzieś starał się cały czas biegać koło mnie, no utrudniało mi to na pewno zadanie i no ciężko jest jednak, jeżeli z zawodnikiem na plecach, no mi się obrócić przynajmniej i skonstruować jakąś akcję. No pozytywem tego meczu może być to, że duża frekwencja kibiców, no dzięki temu, że już no kibice mogą wejść na stadion, przynajmniej zobaczyli fajny, ciekawy mecz, no taki hit kolejki, a może hit nawet całej rundy. No myślę, że to spotkanie zasługiwało na to, żeby byli na nim kibice i oglądali, jak jednej drużyny i drugiej, także cieszę się, że byli ludzie, że przyszli, że obserwowali, oglądali. Jakiś doping był, także dziękujemy bardzo za to, że byli z nami kibice, no i co, walczymy dalej, no nic na więcej nie zostało. W takim razie dziękuję za rozmowę, powodzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, dzięki.